Możemy jechać, majsterostwo, czy wam przerywamy? Tak? Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, otwieram 48. sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. Witam przybyłych na obrady tej sesji pana starostę Mirosława Walickiego, pana wicestarostę Marka Ziętalskiego, pana Krzysztofa Żochowskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witam wiceprzewodniczących Rady, pana radnego Jacka Woźniaka i pana radnego Kazimierza Sionka. Witam szanownych radnych Rady Powiatu Garwolińskiego. Witam kierowników i komendantów służb, straży i inspekcji, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów starostwa powiatowego. Witam pana mecenasa, pana Marka Wójcickiego, panią skarbnik powiatu Jolantę Zawadkę i pana sekretarza powiatu, pana Bartłomieja Kozera. Witam wszystkich szanownych państwa. W dzisiejszych obradach bierze udział 20 radnych na sali, 3 poza, mamy kontakt, a zatem 100% frekwencji, co stanowi kworum dla podejmowania uchwał, które będą miały moc prawną. Wysoka Rado, czy ktoś z państwa, pani i panów radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, a zatem przystępujemy do realizacji porządku obrad. W punkcie pierwszym jest przyjęcie protokołów z poprzednich dwóch sesji. A zatem kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 31 marca 2022 roku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Maciek. Monika Ochnia za. Maciek Kurowski za. A zatem, ile tam jest? Jest. I za projektem, za w ogóle przyjęciem protokołu z posiedzenia sesji głosowało 19 radnych będących na sali konferencyjnej. Jedna osoba się wstrzymała i 3 poza salą głosowała. A zatem protokół z 31 marca 2022 roku przez Wysoką Radę została podjęta. Wysoka Rado, kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z dnia 7 kwietnia 2022 roku? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Monika Ochnia za. Maciek Kurowski za. Za projektem, za protokołem z dnia 7 kwietnia 2022 roku głosowało 20 radnych na sali, 2 osoby poza salą i nie głosowała pani radna Agnieszka Sadowska. Czy pani radna Agnieszka Sadowska-Janiec mnie słyszy? Tak? Czy mnie słychać? Bardzo dobrze. Dobrze. Jestem oczywiście, ja mówiłam, że za protokołami jestem za. Dziękuję bardzo. A zatem dziękuję. Protokoły przez Wysoką Izbę zostały przyjęte. Wysoka Rado, w dniu przystępujemy do drugiego punktu porządku obrad. Jest to informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o stanie sanitarnym powiatu garwolińskiego w roku 2021. I pragnę dodać, że informacja omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w dniu 2 maja 2022 roku. Proszę zastępcę dyrektora, panią Grażynę Pałkę, o komentarz do tej informacji. Pełkę, do tej informacji. Tak, bardzo proszę. Będzie lepiej panią słychać.
2021 roku na terytorium Rzeczypospolitej nadal obowiązywał stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Mimo wszystko na terenie powiatu garwońskiego widać wzrost podejmowanych działań inwestycyjnych. Państwowy powiatowy uczestniczył w 40 kontrolach obiektów i wydał 33 opinie sanitarne o niezgłoszeniu sprzeciwu z dopuszczeniem obiektów do użytkowania. Wydano również 71 opinii sanitarnych w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 5 opinii stwierdzających konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Najczęstsze choroby, na które zapadali mieszkańcy naszego powiatu, to salmonellozy, gdzie zapadalność wynosiła 34,1 osób na 100 mieszkańców i choroba z Lyme, czyli borelioza, 46 osób na 100 mieszkańców. W 2021 roku odnotowano 14 przypadków kontaktów ze zwierzętami, w których podjęto szczepienia przeciwko wściekliźnie. Był to kontakt z bezpańskimi psami 5 przypadków, kotami 6 przypadków, 2 przypadki nietoperza i 1 przypadek lisa. W 2021 roku choroba z Lyme zarejestrowano takich 50 przypadków zachorowań u osób ukąszonych przez kleszcze. Zakażenie COVID-19, widoczny wzrost nastąpiło w październiku, listopadzie i grudniu zeszłego roku, czyli w czwartym kwartale 2021 roku, gdzie zarejestrowano w tym roku ponad 5000 zakażeń. Wśród mieszkańców 606 przypadków było hospitalizowanych i zarejestrowano 199 zgonów. Wykonano prawie 7 tysięcy wywiadów epidemiologicznych dotyczących osób podanych kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną. Kwarantannych objętych było prawie 23 tysiące osób, nadzorem epidemiologicznym 1407 osób i udoskonalono system EWP i wprowadzono nowy system SEPIS, gdzie Państwowej Inspekcji było łatwiej przeprowadzać wywiady. Były to wywiady przeprowadzone w systemie teleinformatycznym. Pracownicy powiatowej stacji w celu załatwienia powyższych spraw w powyższych terminach pracowali 7 dni w tygodniu na 2 zmiany. Była to praca stacjonarna lub też zdalna i jeszcze był dyżur pod telefonem 24 godziny. Jeśli chodzi o szczepienia, to ogólna liczba zaszczepionych osób w 2021 roku wynosi, w powiecie garwolińskim oczywiście, wynosi 53,1%. Najwyższy odsetek zaszczepionych jest w gminie Łaskarzew 66%, miasto Garwolin 64% oraz miasto Łaskarzew 60%. Natomiast liczba osób zaszczepionych w powiecie garwolińskim z uwzględnieniem podziału wiekowego to jest 70+, prawie 2000, natomiast w przedziale wiekowym 40-59 lat 3330. Także tak wygląda sprawa szczepień. Rozdysponowano prawie 19 tysięcy preparatów szczepionkowych. Przeprowadzono też nadzór nad spełnieniem przez lekarzy obowiązku zgłaszania organom PIS przypadków uchylania się od obowiązków szczepień. Na terenie naszego powiatu garwolińskiego funkcjonowało 28 punktów szczepień w 2021 roku. Zgłoszono 26 niepożądanych odczynów poszczepiennych, tak zwanych NOP-ów. 25 zakwalifikowano jako łagodne, jeden natomiast był poważny. Na koniec 2021 roku w związku z uchylaniem się od szczepień rodziców i opiekunów niezaszczepionych zostało 61 dzieci. W tym czasie też przeprowadzono kontrolę, jeśli chodzi o sekcję żywienia. Tych kontroli dosyć dużo przeprowadzono, 234. Ponadto przeprowadzono kontrole interwencyjne w związku z wycofaniem produktów żywnościowych czy materiałów do kontaktu z żywnością. Wydano 18 decyzji w związku z nakazem usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i jedną decyzję unieruchomienia obiektu.
Także interwencji było bardzo dużo w tym czasie. Zrealizowano też w 100% plan poboru próbek. Zbadane zostały 316 próbki żywności. W tym 7 próbek było niezgodnych. W 5 próbkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego limitu drobnoustrojów, enterobakteriace. Natomiast w 2 przypadkach stwierdzono obecność salmonella w mięsie. Ponadto nasza stacja zajmuje się też wydawaniem świadectw kontroli żywności. Wydano 853 świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy, materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością. Natomiast ocenianych było ponad 4000 partii żywności i 29 partii wyrobów do kontaktu z żywnością. Ponadto nadzorowanych było 29 wodociągów publicznych i 7 lokalnych. We wszystkich wodociągach jakość wody odpowiadała wymogom rozporządzenia ministra zdrowia. Do badań pobrano 180 prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przeprowadzono w tym czasie 36 kontroli dotyczących wody. Na terenie powiatu garwolińskiego w 2021 roku zgłoszone były 2 miejsca okazjonalnie zgłoszone, wykorzystywane do kąpieli i nadzorowano 5 basenów. Był to basen Garwolanka, basen kąpielowy w Żelechowie, w ośrodku Blask Woda w Wildze, talaria w Trojanowie i basen przy szkole w Miętnem. Zarządzający pływalniami są zobowiązani do przeprowadzenia systematycznych badań jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z inspekcją sanitarną i tak też było. Szczególnie zwracano uwagę na nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody, występowanie patogenów w wodzie takich jak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa w istotny sposób może negatywnie wpływać na zdrowie kąpiących się osób. W 2021 roku również kontrolowano wodę ciepłą pod kątem występowania legionella i w 2 obiektach służby zdrowia stwierdzono ponadnormatywną wartość bakterii. Państwowy powiatowy wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności i po przeprowadzonych ponownych badaniach nie występowały już bakterie legionella. Kontrolowano również zakłady pracy, przeprowadzono 52 kontrole 42 zakładów pracy. Przekroczenia normatywów dotyczących czynnika fizycznego w postaci hałasu, drgań, mechanicznych pyłów występowały w 18 zakładach pracy. Wydano w tym czasie też 7 decyzji dotyczących poprawy warunków pracy zawierających 79 nakazów. Zgłoszono też 13 podejrzeń chorób zawodowych. Wydano 6 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Kontrolowane również były szkoły, przedszkola, żłobki. W 2021 roku w elektronicznej bazie wypoczynku na stronie MEN zostało zarejestrowanych 66 organizatorów wypoczynku letniego, z czego zostało skontrolowanych 27 turnusów i widoczny był, natomiast nie zarejestrowano żadnego wypoczynku zimowego. Natomiast z wypoczynku letniego skorzystało więcej dzieci niż w poprzednim roku. Jeśli chodzi o sekcję oświaty zdrowotnej, to oczywiście prowadziła interwencje programowe. Było to 11 interwencji, może między innymi trzymaj formę, chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami, podstępne WZW, znamie z nami i tak dalej. Oraz 20 interwencji nieprogramowych było, czyli bezpieczny senior, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. I ta oferta edukacyjna trafiła do ponad 41 tysięcy odbiorców w powiecie garwolińskim, więc dużo. W 2021 roku działania pracowników powiatowej stacji w głównej mierze dotyczyły działań związanych z zapobieganiem szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co skutkowało wykonywaniem mniejszej ilości kontroli, które zresztą teraz musimy nadrabiać.
ale kontrole obiektów objętych nadzorem nie wykazywały jakichś rażących zaniedbań, czy też nie były to jakieś duże problemy. Więc tak, jeśli chodzi o wnioski, to nastąpił wzrost liczby zakażeń w stosunku do 2020 roku. Dalszy, więc powiatowa stacja, pracownicy powiatowej stacji dalej monitorują sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. Wzmożenie nadzoru nad ogniskami epidemicznymi spowodowanymi chorobami zakaźnymi występującymi ogniskowo w zakładach opieki zdrowotnej. Promowanie szczepień ochronnych w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat dobrodziejstwa szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych. Przeprowadzano też kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w czasie epidemii. Stosowano pouczenia, prowadzono edukację i doradztwo w placówkach oświatowo-wychowawczych. Pobierano próbki, to już mówiłam. Zaobserwowano wzrost eksportu żywności w porównaniu do poprzedniego roku również i nastąpił wzrost podejmowanych działań interwencyjnych na terenie powiatu garwolińskiego. Zmalała liczba stwierdzonych chorób zawodowych, może zgłaszalność zmalała w związku z epidemią i w dalszym ciągu prowadzimy działania edukacyjne związane z profilaktyką i ochroną zdrowia w stosunku do wszystkich podmiotów na terenie powiatu garwolińskiego. Dziękuję. Wysoka Rado, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej informacji, Pani Dyrektor? Bardzo proszę, Pani Radna Bąk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Inspektor. Tak jak Pani podkreśliła, długotrwały okres pandemii niewątpliwie wpłynął ujemnie na ilość kontroli w wielu dziedzinach prowadzonych przez Sanepid w roku 2021. I tak na 370 zakładów pracy będących pod nadzorem inspekcji sanitarnej skontrolowano tylko 42 takie zakłady. Podobnie na 168 obiektów użyteczności publicznej przeprowadzono 33 kontrole. Na 196 obiektów, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne, skontrolowano tylko 8 obiektów, co stanowi 4,1% wszystkich obiektów do kontroli. No i oczywiście, że brak kontroli wpłynęło jednocześnie na jakość pracy we wszystkich obiektach, prawda, które powinny być skontrolowane. To jest pierwsza moja taka uwaga po przeczytaniu sprawozdania. Następnie mam pytanie, jak często powinny być wykonywane badania jakości wody do spożycia dla ludności, ponieważ nie zdążyłam zapoznać się z rozporządzeniem ministra zdrowia z 7 grudnia 2017 roku co do częstotliwości. Proszę o poinformowanie, jak często. To pierwsze pytanie. Czy w roku 2021 badano jakość wody dla ludności z wodociągu Ryczyska? Badano oczywiście. W 2021? Tak, badano. I jednocześnie jestem zainteresowana w związku z tym, co wynikło, prawda, w roku bieżącym, w kwietniu, tuż przed samymi świętami, że woda była zanieczyszczona bakteriami coli i E. coli. No to ja bym tak chciała mieć informację przez lata 2020-2021. Tak, ile kontroli na tym wodociągu Sanepid wykonał? Dlatego, że ja w ubiegłym roku, było to jesienią chyba, zabierałam głos podczas sesji Rady Gminy na temat jakości naszej wody, no ale to przeszło bez echa. Ja wtedy zagroziłam, że ja dojdę nawet do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, no ale tak jakoś na tym moim
oświadczeniu skończyło się wówczas. Także bardzo bym prosiła o ten harmonogram i ujęcie w nim, jak to było z naszym wodociągiem. No niestety przy sobie nie mam harmonogramu, więc tutaj nie mogę pani. Proszę państwa, uważam, że brak należytej troski o ten wodociąg, już nie mówię, że sanepid, ale dzierżawca, to jest jego obowiązkiem, prawda, żeby ta woda była dobrej jakości, nadającej się do spożycia. Tymczasem nie wiem, czy jakieś konsekwencje dzierżawca poniósł z tego tytułu, że mieszkańcy tuż przed samymi świętami, bo od Wielkiego Piątku, nie mieli tej wody właściwie no, po przygotowaniu i gotowaniu 2 minuty, tak jak było w komunikacie. No ale naraziło to jednocześnie mieszkańców na dodatkowe koszty, bo ludzie wykupili z okolic, nie tylko z Miastkowa, ale z okolic, wodę w pojemnikach plastikowych, prawda? Właściciel sklepu to kilka razy wyjeżdżał samochodem, przywoził całe samochody. Także raz, że niewłaściwy okres, no a dwa, że no, narażeni zostali mieszkańcy naprawdę w niewłaściwym momencie. Chociaż to trwało znacznie wcześniej. Ja przedstawiałam stan sanitarny za ubiegły rok, więc oczywiście. W ubiegłym roku nic się takiego nie działo. A to, o której pani tutaj mówi, sytuacja była rzeczywiście w tym tygodniu przed świętami. I to była woda pobrana zgodnie z harmonogramem. Czyli uzgodniony harmonogram, prawda, częstotliwość zgodnie z rozporządzeniem i akurat w tym momencie była ta woda pobierana. Także teraz planujemy pobrać w najbliższy wtorek kolejny raz wodę do badania. Także będzie to takie monitorowane ponadprogramowo i dołożymy jeszcze jeden punkt monitoringowy. Czyli jak pobieraliśmy w 2 obiektach tam poza wodociągiem, tak. To będzie jeszcze jeden punkt teraz dołożony, kolejny. Cieszy mnie to i uważam, że mieszkańców mojej gminy również. Chcielibyśmy naprawdę, żeby to było tak, jak potrzeba. Zresztą i Górzno od nas pobiera część Górzna też wody z tego wodociągu. Tak, bo tam dwie gminy chyba w Górzno tak, też z tego wodociągu. Tak, dwie miejscowości. Ja wiem, że sprawozdanie jest za 2021 rok, ale korzystając z obecności przedstawiciela naszej stacji, nie omieszkałam nie podnieść tego tematu. Dobrze, bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo proszę pan starosta. Panie Przewodniczący, ja chciałbym jednak nie zgodzić się ze stwierdzeniem, które tutaj padło, że mniejsza ilość kontroli to jest skutkuje tym, że pogorszył się stan w zakładach pracy u przedsiębiorców, stan sanitarny. No wręcz przeciwnie, jeżeli, znaczy tak, po pierwsze mam nadzieję, że odnotowaliśmy, że był COVID i sanepid naprawdę miał bardzo dużo pracy przy pandemii, tak, ogólnie rzecz ujmując. Po drugie, zakłady jednak się modernizują, unowocześniają i wcale ilość kontroli nie wpływa na nie wiem, bezpieczeństwo, na to, że jest lepiej. Oczywiście te kontrole, znaczy na pewno przedsiębiorcy z panią się nie zgodzą i im jest mniej kontroli, im mniej mogą czy własną działalność prowadzić bezproblemowo, nazwijmy, przecież oni też są odpowiedzialni za to bezpieczeństwo i dbają o to na pewno, a wcale zwiększanie ilości kontroli nie poprawia tego. Ja nie mówię, że zlikwidować sanepid, bo sanepid jest potrzebny. Nie, może kontrolę zlikwidować. Można? Natomiast wyciąganie wniosków z tego, że było mniej kontroli, że jest gorzej w zakładach pracy, no to jest już nadużycie według mnie. Nie we wszystkich, panie starosto, nie we wszystkich. Ja tego nie generalizowałam. Dziękuję, pani starosto. Pan radny Chciałowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Miałem nie zabierać głosu, ale pan starosta mnie trochę wywołał swoim stwierdzeniem, że no przecież kontrole nie wpływają na bezpieczeństwo. Ostatnio jest zmiana prawa drogowego i z jednej strony jest zaostrzenie przepisów, a z drugiej strony zwiększenie kontroli na drogach. Dzięki temu uzyskuje się lepsze efekty. Zawsze tam, gdzie jest większa kontrola po to, żeby podnieść dyscyplinę, tam efekty są lepsze.
Ja natomiast śmiem twierdzić, że rzeczywiście w ubiegłym roku sanepid miał bardzo dużo pracy. Był COVID, były szczepienia, były różnego rodzaju jeszcze inne obowiązki, które musiał realizować. Masę interwencji wszystko było. Się opierało przede wszystkim o pracowników sanepidu. Ten telefon dzwonił nieustannie, więc tu trzeba podkreślić pracę tych pracowników, ich zaangażowanie i podziękować za ten trud pracy w tym szczególnym okresie dla nas wszystkich. Także ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Oczywiście tak, natomiast twierdzenie, że pogorszyła się, no to wymagało stan sanitarny w zakładach pracy, wymagałoby konkretów, a takich konkretów nie mamy, tak? No nie ma danych, że się pogorszyło, więc no trzeba też uważać na to, co się mówi, no bo to też no gdzieś tam negatywnie jakby daje obraz naszych przedsiębiorców, naszych firm, a tak wcale nie jest. Pan radny Gora. Ja chciałem jeszcze zapytać, uzyskaliśmy informację o wskaźniku zaszczepionych mieszkańców powiatu garbolińskiego, który wynosi 53,1%. Chciałem zapytać, jak na tym tle, pod względem właśnie tych wskaźników, powiat garboliński plasuje się w województwie mazowieckim? Powiem szczerze, że nie mam, bo mam tylko, przygotowana jestem, jeśli trzeba, to ja dostarczę te informacje, bo nie mam ze sobą. Aż tak istotne, ale chciałem wiedzieć, jak faktycznie, bo nie jest to aż taki wysoki wskaźnik, zresztą mamy też zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami, no i dlatego też ewentualnie, być może myślałem, że może pani ma informację, jak nie, to nie wygląda na Mazowszu. Nie, mam w tej chwili przy sobie tych danych, a to są wszystko cyferki, których u nas gdzie, w tej gdzie jest też dużo, nasze więc... miejsce jest na Mazowszu pod tym względem. Dziękuję. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji trzeciego punktu porządku obrad. Jest to informacja powiatowego lekarza weterynarii w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu garwolińskiego w 2021 roku. Pragnę dodać, że ta informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Bardzo proszę pana doktora Andrzeja Korysia, powiatowego lekarza weterynarii, o komentarz do tej informacji. Panie przewodniczący, panie starostwo, szanowna rado, dziękuję za możliwość przedstawienia kilku zagadnień, które były przedmiotem działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie w 2021 roku. W związku z tym, że pozwoliłem sobie w takim bardzo skrótowej formie przedstawić na piśmie te nasze działania, które dotyczą w szczególności liczb, cyfr, statystyki. Nie będę do tego z powrotem jakby wracał, ponieważ no, mija się to z celem. Chciałem zwrócić uwagę Wysokiej Radzie na trzy takie zagadnienia, które jakby w ubiegłym roku determinowały naszą działalność. No to, co było przedmiotem poprzedniego wystąpienia, czyli stan epidemii w Polsce i funkcjonowanie Inspektoratu Weterynarii w tej sytuacji. Proszę przyjąć do wiadomości, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii pracował bez zasadniczych ograniczeń dla klientów przez cały okres pandemii. Stosowaliśmy środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, ale dostępność dla klientów była zachowana przez cały czas. Nie wyłączaliśmy żadnych działań związanych z naszą działalnością i za to chciałem pracownikom bardzo podziękować, ponieważ według oświadczeń, które nieformalnie mi złożyli, wszyscy pracownicy inspektoratu zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, stąd nie było obaw, że grozi im jakieś niebezpieczeństwo i pracowaliśmy to, te nasze zadania wykonywaliśmy bez takich większych zakłóceń. Druga rzecz to, co było przedmiotem moich wystąpień w poprzednich latach, czyli ASF. W ubiegłym roku nie mieliśmy przypadków ASF w gospodarstwach. I to jest bardzo pozytywna wiadomość. Pewnie na to złożyło się kilka czynników. Z całą pewnością znacząca redukcja
populacji dzików przez myśliwych. Po drugie, znacznie zmniejszona ilość gospodarstw utrzymujących świnie. Tutaj do tej statystyki muszę nawiązać. W 2019 roku mieliśmy ponad 3000 gospodarstw utrzymujących świnie. Przynajmniej tak było zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to około 300 gospodarstw. Więc to jest 1/10. Te gospodarstwa są znacznie lepiej przygotowane do zabezpieczenia się przed wniknięciem wirusa. Działania mające na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa spowodowały, że rolnicy, no nie bez pewnych oporów, ale powoli dostosowują te gospodarstwa i zaczynają realizować te wymagania, które są w tej dziedzinie przewidziane dla tego typu produkcji. I trzecia rzecz, na której pozwolicie Państwo, że troszeczkę dłużej się zatrzymam, to jest wścieklizna. Ponieważ w ubiegłym roku na terenie powiatu, w ślad za przypadkami w Otwocku, w Warszawie, na terenie powiatu pojawiły się przypadki wścieklizny u lisów. Zaczęło się od lisów, generalnie u zwierząt dzikich, bo i jenot wchodzi w rachubę tutaj na naszym terenie i sarna. Natomiast jest to pewna nowość i pewne zaskoczenie. Przez wiele lat nie mieliśmy przypadków wścieklizny. Co najwyżej zdarzały się jakieś przypadki wścieklizny u nietoperza, która jest nieco inną jednostką, mniej groźną dla ludzi. Natomiast wścieklizna zwierząt dzikich u lisów jest chorobą śmiertelną. I człowiek, który jest zarażony tym wirusem, jeżeli w porę nie zostanie mu podana szczepionka, nie ma szans na przeżycie. To jest bezwzględnie śmiertelna choroba i stąd moje tutaj jakby uczulenie na występowanie tej choroby. W 2021 roku mieliśmy 16 przypadków wścieklizny, nie tylko u zwierząt dzikich, również u zwierząt domowych i co najbardziej, powiedzmy, jest niebezpieczne u kota. Sytuacja jest o tyle trudna, że o ile psy, jest ustawowy obowiązek, żeby psy szczepić przeciwko wściekliźnie i siłą rozpędu od wielu, wielu lat te psy były szczepione w różnych formach, w postaci różnych zgromadzeń na wsiach, przez sołtysów organizowanych, teraz jest to obowiązek każdego właściciela, ale w społeczeństwie ten nawyk szczepienia psów istnieje. Natomiast nikt nigdy nie szczepił masowo kotów, a koty są zwierzętami, które trudno nad nimi zapanować. Mimo rozporządzenia pana wojewody, który wydał w tej sprawie rozporządzenie, że należy koty trzymać w zamknięciu, tak, czy nie wypuszczać ich luzem, no jest to rzecz trudna do realizacji, tak, i tym bardziej do nadzorowania. I przypadek wścieklizny u kota, który pokąsał nie tylko właściciela, ale i osobę z sąsiedztwa, dzięki pewnemu tylko zbiegowi okoliczności szczęśliwie nie zakończyło się to tragedią. Może dlatego, że kot również ukąsił sąsiadkę, która jakby bardziej zareagowała spontanicznie, że coś nie tak. Bo myślę, że gdyby tylko pokąsał właściciela, to mogłoby się dla niego to źle skończyć, po prostu by to zbagatelizował, tak? Natomiast ta interwencja sąsiadki pozwoliła, że najpierw kota zaczęliśmy obserwować, poddaliśmy go kwarantannie, zamknięciu. W czasie tej kwarantanny kot zdechł i podczas badań laboratoryjnych okazało się, że jest kotem chorym. W związku z powyższym domownicy zostali zaszczepieni szczepionką przeciwwściekliznowo. Również zwierzęta gospodarskie, które tam w tym gospodarstwie były, również poddaliśmy szczepieniu przeciwko wściekliźnie. No a nie dalej jak w ubiegłym tygodniu, może już nie naszego powiatu, ale następny przypadek takiego bardzo drastycznego wniknięcia wirusa do gospodarstwa, gdzie borsuk przyszedł w nocy do gospodarstwa, pokąsał bydło, które znajdowało się w oborze. Został ten borsuk przez właściciela zabity tam jakimiś widłami czy czymś
i właściciel też nie przyszło mu do głowy, żeby to zgłosić, tylko borsuka gdzieś tam wyrzucił za płot, pod miedle czy tam jakieś chaszcze i dopiero zwrócenie uwagi przez kogoś, kto przyjechał na święta do tego rolnika, że słuchaj, przecież to może być wścieklizna, tak? No spowodowało, że wezwali służby weterynaryjne. Chwała Bogu, że ten borsuk się znalazł, została potwierdzona wścieklizna, no ale niestety w związku z tym, że długi czas od pokąsania do naszej interwencji był, niestety bydło znajdujące się w tym gospodarstwie musiało zostać uśpione, ponieważ można było się spodziewać, że szczepionka nie zdąży zadziałać w stosunku do tych zwierząt. Także sytuacja jest bardzo poważna i w tym roku na szczęście na terenie powiatu garwolińskiego nie ma nowych przypadków, ale wścieklizna się bardzo rozlała od powiedzmy Gostynina na północy Mazowsza po województwo świętokrzyskie. Na dzień dzisiejszy jest 28 przypadków w tym roku w naszym tutaj tym regionie. Cały czas jesteśmy w obszarze zagrożenia wścieklizną, co pewne ograniczenia typu zakaz polowań zbiorowych, zakaz wypuszczania bydła na pastwiska. Więc nie wiem, który z rolników ma to wiedzę, że nie powinno utrzymywać się bydła na pastwiskach, szczególnie bez dozoru, tak? Żeby nie przyszły te zwierzęta dzikie, nie miały kontaktu. Właśnie między innymi jednym z tych zakazów czy nakazów jest wprowadzony obowiązek szczepienia wszystkich kotów przeciwko wściekliźnie. I w związku z powyższym, że mamy świadomość, że wiedza u społeczeństwa jest stosunkowo nikła na temat w ogóle wydanego rozporządzenia i tych wszystkich nakazów, staramy się jakimiś kanałami wszelkimi możliwymi dostępnymi informować społeczeństwo o tym zagrożeniu. Po pierwsze, czym jest wścieklizna i jakie są konsekwencje kontaktu z tym wirusem, a również informować o powinnościach społeczeństwa w celu no, uniknięcia rozprzestrzeniania się tej choroby. Wielkiego wpływu nie mamy na tę chorobę, ponieważ to jest choroba szczególnie zwierząt dzikich, tak? I ona w populacji leśnej, tej polnej będzie, aż naturalnie się to nie, ten wirus nie przesunie, bo jak każda choroba zakaźna ma swój początek, epicentrum i fazę schyłkową, ale do tego czasu no nie daj Boże, żeby to kogoś trafiło, że został zakażony wścieklizną, nie skojarzył tego z zagrożeniem i zmarł z tego powodu. Jest to bardzo fatalna śmierć powodująca wirus wścieklizny, powoduje zapalenie mózgu, straszliwy ból, straszliwe doznania podczas schodzenia i nie mamy żadnej możliwości, ani medycyna, ani weterynaria, żeby temu, jak już te objawy występują, żeby w jakiś sposób skuteczny zapobiegać. To dlatego tutaj też poprosiłem panów starostów, żeby zorganizować w przyszłym tygodniu może konferencję z udziałem prasy, żeby jak najszerzej temat naświetlić i żeby dotrzeć do społeczeństwa po pierwsze z obowiązkiem szczepienia kotów, ale po drugie i tych zachowań, które no przecież jest lato, ludzie chodzą do lasu, chodzą nad wodę, różne zwierzęta mogą spotkać. Czasami jest to tak, że ktoś przyjdzie i mówi, o, spotkałem jakieś zwierzątko, które przyszło i się łasiło do mnie, tak? Więc go tam pogłaskałem, czy go nakarmiłem, czy coś innego zrobiłem. No podstawowy błąd, tak? Zachowania zwierząt zarażonych wścieklizną zasadniczo są odmienne od zachowań zwierzęcia zdrowego, który będzie unikał kontaktu z człowiekiem, nie będzie się w taki sposób zachowywał. Natomiast jeżeli ktoś do mieszkania przychodzi i spotyka, że ma lisa pod łóżkiem, no to nie ma nad czym tu się zastanawiać. To jest nietypowe, nienormalne zachowanie i trzeba działać, żeby uniknąć najgorszego. I może na tej wściekliźnie bym zakończył. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania co do tego tematu, czy do innych, to o ile tylko będę miał wiedzę, to służę odpowiedziami. Bardzo proszę, pan radny Chciałowski. Panie Przewodniczący, Panie Doktorze, takie pierwsze pytanie. Według Pana, skąd się wzięło takie duży wzrost zachorowań wścieklizny? No zawsze ona była, ta choroba. Zawsze była w jakiś sposób ograniczona. A to raptem praktycznie
wybuchła epidemia wścieklizny prawie na całym Mazowszu, no ale również w powiecie garwolińskim. Mogę powiedzieć, ponieważ od 2004 roku w Polsce była realizowana akcja szczepień monitoringowych lisów poprzez rzucanie szczepionki z samolotu. I sukcesywnie każdego roku obszar tych zrzutów był ograniczany. Od zachodu rezygnowaliśmy z tych szczepień i zostało na powiecie, na województwie mazowieckim tylko 5 powiatów wschodnich. Łosice, Siedlce, Sokołów, Wyszków i któryś tam jeszcze powiat, który miał być realizowany w 2021. Reszta już nie była objęta tymi szczepieniami zapobiegawczymi, tak? I powstała populacja lisów przez kilka lat, bo na terenie powiatu garwolińskiego od 3 lat już tych szczepień nie było, która była już nieodporna na wirusa. Natomiast skąd się wziął wirus jako ten pierwszy przypadek, bo to mówię, nie można mylić przypadków wścieklizny u zwierząt drapieżnych ze wścieklizną u nietoperzy. To inny serotyp wirusa. Natomiast skąd się wziął pierwszy przypadek w Wiązownej pod Warszawą, w powiecie otwockim, do tej pory nie zostało to stwierdzone. Mimo badań przesiewowych stwierdzono, że czy to jest pochodzenia z ukraińskiego, czy, no bo najczęściej zostało to jakby kierowane to przypuszczenie, że ktoś albo jakieś zwierzę nie do końca zdrowe przywiózł ze sobą, albo jakieś, nie wiem, zakażone produkty mógł wyrzucić i stamtąd przenikło to do lasu, do środowiska leśnego i stamtąd się rozniosło. A w związku z tym, że mamy populację już od kilku lat nieszczepioną, więc podatność, a poza tym bardzo duża populacja lisów. To też trzeba powiedzieć, że lis jako ten wektor najbardziej doniosły jest bardzo liczny w środowisku i jak dziki były nacenzurowane przez kilka lat, ciągle była mowa o dzikach, tak o lisach wszyscy zapomnieli, tak? Kiedyś myśliwi, jak mieli z tego korzyść i pozyskiwali futra, to lisy miały się źle, natomiast teraz mają się lisy bardzo dobrze i w związku z powyższym należało wrócić do szczepień i w ubiegłym roku już 2 akcje szczepień zostały wykonane poprzez te zrzuty z samolotów. W tym roku już też jesteśmy po pierwszej akcji wiosennej, drugą będziemy wykonywać na jesieni. Następne pytanie moje, panie doktorze. Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie odnośnie szczepień kotów, no ale to jest ograniczone tylko do województwa mazowieckiego. Przecież koty nie żyją tylko w województwie mazowieckim, tylko żyją na terenie całego kraju. W przypadku wścieklizny u psów jest to uregulowane ustawą. Czy w tym momencie nie powinno być podobnie zrobione, to zawsze jest akt wyższego rzędu i obowiązuje wszystkich. No, pytanie jakby troszkę nie do mnie, tak? No, ale pan może też swoje zdanie wyrazić. Owszem, tylko że w przeciągu roku wzdłuż Wisły ta wścieklizna się rozeszła. Poczynając od powiatu gostynińskiego, a kończąc na tam Starachowicach i jakichś powiatach w województwie świętokrzyskim. I teraz nie wiem, czy społeczeństwo dobrze by to przyjęło w Szczecinie, czy tam gdzieś na Pomorzu, że wprowadzamy obowiązek szczepienia kotów, za który przecież to szczepienie trzeba zapłacić. To nie jest SARS-CoV, że było to za darmo, tylko tu niestety będą ponosili właściciele kotów koszty. I to jest jakby sprawa nieco polityczna, bym powiedział. Tak. To nie wiedziałem, że wścieklizna jest chorobą polityczną. Ale... Bardzo proszę, pan radny Mirosław. Panie doktorze, ma pan rację z tymi lisami, tylko już nie gońmy takich, bo populacja lisa już się załamała. Ja mogę po swoim terenie stwierdzić, że nie ma tego lisa tyle. Tylko co jest najgorsze, słuchajcie, tak wszyscy, szanowni państwo, wałęsające się psy przede wszystkim i koty, którzy ludzie wyrzucają do lasu, przy drogach. I to jest przyczyna największa, bo lisy zgoda. Przyznaję tu panu doktorowi, że powinny być, bo te 3 lata, co były nieszczepione, oczywiście ta szczepionka już się kończy, ale powinno być, to wrócić się to powinno. Ale przede wszystkim zwracać uwagę, nawet jak będziecie mieli to spotkanie konferencyjne czy coś, to zwrócić uwagę, że po prostu ludzie wyrzucają koty, psy,
po prostu pozostawiają przy drogach i w lesie, bo jeszcze kilka lat temu nie było w lesie kotów, a teraz, szanowni państwo, zapraszam, gdzie nie przejedziecie, to tu jest kot, tam jest kot. I to jest to. I to jest taka główna przyczyna. Przyczyną jest przede wszystkim człowiek. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan Chciałowski, tak? No tak. Panie doktorze, w roku gdzieś 2015, może 2012, na terenie powiatu garwolińskiego było ponad 5 tysięcy stad świń. W chwili obecnej, jak pan podał, jest około 300, a może będzie niedługo dużo mniej. Wobec powyższego, czy my tylko i wyłącznie mamy zjadać te produkty, które są przywożone z Danii, trochę tam z Polski zachodniej? No w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby można było w naszych warunkach zwiększać populację trzody chlewnej? Z jednej strony są przepisy weterynaryjne, które w jakiś sposób ograniczają. Minister Kowalczyk podejmuje najrozmaitsze działania, które jakoś by pozwalały na podtrzymanie produkcji, bo to tak trzeba nazwać, czy dopłaty do macior, czy dopłaty do teraz prosiąt, w tym roku taka dopłata funkcjonuje. Natomiast chciałem też uspokoić nieco, ponieważ w weterynarii państwowej pracuję 25 lat i pamiętam, gdzie było na powiecie garwolińskim 11 tysięcy dostawców mleka. W tej chwili mamy 600 dostawców mleka i nie pijemy amerykańskiego czy niemieckiego mleka, tylko pijemy nasze garwolińskie mleko. Więc to jest zmiana jakościowa. Z ilości przechodzimy powoli w ilość, w jakość. Tak, jakość tej produkcji. Ponieważ gospodarstwa, które się ostały, na tyle musiały zainwestować pieniędzy, że oni już tak łatwo z tej produkcji rezygnować nie będą. Natomiast jeszcze pół roku temu świnie były za bezcen, praktycznie rzecz biorąc, na rynku wieprzowiny, no nikt nie chciał dać więcej jak 4 zł za kilogram tucznika, więc o czym można było mówić? Teraz się to nieco zmieniło przez różne zawirowania polityczne, ale to myślę, że to jest też typowy tylko taki zastrzyk, taki odbój i wróci to wszystko kiedyś do normy. No dobrze, już nie będziemy, myślę, że kiedyś... Dziękuję, panie doktorze. Więcej. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji 4. punktu porządku obrad. Jest to informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa powiatu garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku. Pragnę dodać, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Bardzo proszę, panie komendancie, o komentarz do tej informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, ponieważ było to, tak jak Pan powiedział, omawiane na Komisji Bezpieczeństwa, ja może bym poprosił o ewentualne pytania do tych materiałów, które zostały przekazane lub do takich rzeczy, które tam nie są zapisane. Bardzo proszę, w takim razie pytanie, Pan Radny Chciałowski. Może nie pytanie, dzisiaj jest Dzień Strażaka, chciałbym serdecznie podziękować za aktywność i Państwowej Straży i praktycznie kilkutysięcznej rzeszy ochotników za to bezpieczeństwo na terenie powiatu garwolińskiego. Także ja ze swej strony myślę, że też tutaj w imieniu też radnym, ale pewnie ktoś jeszcze i pan przewodniczący zabierze głos. Naprawdę im dziękuję. To jest praca trudna, w wielu wypadkach jest to praca z poświęceniem. No, nie każdy może zostać strażakiem i za takie poświęcenie serca dziękuję. Dziękuję bardzo. To kilka tysięcy, około 4 tysięcy ochotników w naszym powiecie. Około 4 tysięcy, tak. Panie komendancie, przyłączam się do tych życzeń, które złożył panu na pana ręce straży tej ochotniczej, jak i straży powiatowej, państwowej. Przede wszystkim jak najwięcej zdrowia dla samych strażaków. Przede wszystkim pomyślności w ogóle w życiu zawodowym, jak i prywatnym, a przede wszystkim, żeby tych wyjazdów do pożaru, do różnych akcji drogowych, pożarów i tym podobnie było jak najmniej i żeby nikt ze strażaków nie poniósł jakiejkolwiek szkody, a tym bardziej poniósł śmierć wtedy, kiedy przynosi pomoc nam, mieszkającym na terenie powiatu garwolińskiego. Dlatego też, panie komendancie, bardzo, bardzo w imieniu swoim, ale jestem przekonany, że w imieniu państwa radnych Rady Powiatu i będących na tej sali
Dziękujemy panu i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla wszystkich strażaków i funkcjonariuszy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja w imieniu wszystkich strażaków naszego powiatu bardzo dziękuję za to. Tak. Pytań, panie komendancie, nie ma. Ja jeszcze jestem. Bardzo proszę. Tak? A to nie widziałem. Bardzo proszę, pan radny Gora. Proszę państwa, powiem szczerze, ja życzenia złożyłem nawet przed rozpoczęciem dzisiaj sesji, ale to może z uwagi na to, że społecznie też przez wiele lat, prawda, funkcjonuję z ochotniczymi strażami pożarnymi. I chciałem podkreślić właśnie działalność ochotniczych straży pożarnych. Tutaj w informacji mamy podane na temat samodzielnego prowadzenia akcji ratowniczej przez ochotnicze straże pożarne. I z tych informacji, które tu zostały zamieszczone, wynika, że jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, to 72,4% wszystkich zdarzeń prowadzonych, prawda, tych ratowniczych, prowadzone są przez ochotnicze straże pożarne, prawda, już można powiedzieć bez współdziałania, prawda, w tym samym zakresie, prawda, ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Ten wskaźnik jest znacznie mniejszy, jeśli chodzi o pożary, i wynosi 35,2%. I te wskaźniki dwa pokazują, jak wielką rolę w systemie bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim pełnią ochotnicze straże pożarne. Powiat garwoliński oczywiście wyróżnia się na tle województwa mazowieckiego ilością ochotniczych straży pożarnych, choć oczywiście aktywność jest różna i udział poszczególnych jednostek także różny. Jest trochę jednostek, które no nie, chociażby w roku 2021 nie wyjeżdżały do takich działań ratowniczych, ale jest wiele, które tutaj się wyróżniały tą ilością i warto podkreślić, że tu jest OSP Garwolin 242 wyjazdy, Sobolew 137, Żelechów 105, Wilga 98, Pilawa 96. I można powiedzieć, że poza tym Garwolinem, który oczywiście tą ilość działań wynika także z tej swojej dyspozycyjności, prawda, w uzupełnianiu wtedy, kiedy wyjeżdżają zastępy JRG, prawda, tutaj w Garwolinie, to te pozostałe jednostki to jednostki, prawda, trochę dalej od Garwolina i one tam w tych swoich obszarach działania, prawda, no, zapewniają bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Stąd tak ważna działalność i współdziałanie ochotniczych straży pożarnych z Państwową Strażą Pożarną i odwrotnie, tych oczywiście obszarów współdziałania jest bardzo wiele. Tutaj mamy te informacje w tym sprawozdaniu. Natomiast analizowałem zestawienie wyjazdów jednostek OSP spoza KSRG i powiem państwu, że tak coś mi tam zabrakło i teraz nie wiem, czy to nie wszystko się na papierze odbiło, czy też w czasie, że tak powiem, przygotowywania gdzieś coś tam wyskoczyło, bo czasami w systemie informatycznym tak to bywa, ale ewentualnie to już z panem komendantem policzymy wspólnie po dzisiejszej sesji. Mhm. Także dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jaworski. Panie komendancie, życzenia, to bardzo miła rzecz, która tutaj dla pana ręce spłynęła i dla pana pracowników PSP i OSP. A to, co my możemy jako radni powiatu, jako tutaj zarząd powiatu, to chcielibyśmy jeszcze zapytać, co do tej waszej pracy moglibyśmy ewentualnie dołożyć. I jeżeli jesteśmy przy okazji dzisiejszego święta, to czy może kilka słów na temat postępów w realizacji tego naszego sztandarowego przedsięwzięcia, który niewątpliwie jeszcze tutaj pod pana protektoratem się rozwijał wspólnie z zarządem, z naszą radą i panem starostą. Chodzi mi konkretnie o strażnicę, która ma być budowana na strefie aktywności gospodarczej. Dziękuję. Jeśli chodzi o strażnicę, w tym roku powstała ustawa modernizacyjna Straży Policji, w której staliśmy ujęci tej, no też działania pana starosty, ale też działania pani marszałek, pani Koc. Moje starania w Komendzie Wojewódzkiej, Komendzie Głównej, no, pozwoliły na to, że jesteśmy w tej ustawie i bardzo dobrze, bo na dzień dzisiejszy z Mazowsza jesteśmy najlepiej przygotowaną komendą. Mamy w tej chwili, już pan starosta wydał pozwolenie na budowę komendy. Czekamy tylko na finansowanie. Ona ma się dla nas pojawić w przyszłym roku. Tak to było zaplanowane już jakiś czas temu. Ja widziałem, że dopiero 23 rok, czyli 23-25
jest planowana budowa. Mam nadzieję, że te środki się pokażą, no chyba, że coś się wydarzy w kraju, gdzie no, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale tak są planowane. Być może coś będzie jeszcze w tym roku, jeśli któraś inwestycja, która już w tej chwili trwa, no po prostu coś nie wypali, tak? Już takie jakieś delikatne sygnały dostawałem, że może coś w drugim półroczu, może w czwartym kwartale coś mogą środki pojawić, chociażby po to, żeby móc zrobić przetarg na wykonawcę. Bo póki nie będziemy mieli środków zapewnionych, przekazanych przez Komendę Wojewódzkiego, to nie możemy nawet tego zrobić. Ale na dzień dzisiejszy no, jesteśmy z pozwoleniem na budowę chyba jako jedna Komenda Wojewódzkiego. Tam przed nami jeszcze jest Raciąż, ale to jest sztandarowy projekt pana Komenda Wojewódzkiego i pana ministra, więc tutaj jakby nie wnikam. Życzymy szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia, bo to no, naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Duże przedsięwzięcie. No myślę, że dawno takiego nie było, jeśli chodzi o Straż Pożarną. Jeszcze dzięki panu wójtowi Maciejowi, Tomaszowi Kwiatkowskiemu i Radzie Gminy pozyskaliśmy działkę w Maciejowicach, to jest jakieś 500 metrów za Urzędem Gminy w stronę Dęblina. Około 3000 metrów działka pod ewentualną budowę posterunku. No, żeby zacząć w ogóle cokolwiek z posterunkiem, no, musimy zacząć od etatów, aż 21 etatów jest potrzebne, żeby tą posterunek uruchomić. Jest to bardzo ciężkie, żeby to zdobyć, aczkolwiek nie niemożliwe na dzień dzisiejszy. No, dzisiaj rozmawiałem z zastępcą komendanta głównego, akurat się z nim widziałem na ten temat. No, myślę, że w przyszłym tygodniu się spotkamy już u niego w gabinecie i coś może będę więcej wtedy wiedział. Czy coś da się, mówił, że jeszcze więcej etatów będzie, bo na zarządzanie kryzysowe jakieś etaty przewidują, no, ale to muszę usiąść przy stole po prostu porozmawiać i wtedy będziemy coś więcej wiedzieli. A panie komendancie, kosztorysowo? Kosztorysowo jest, kosztorys był przewidywany bodajże w, chyba w 18 albo w 19 roku i on był liczony na 18 milionów. Znaczy przewidywane środki na budowę, natomiast kosztorys wyszedł półtora roku temu 25 milionów. No plus jeszcze oczywiście ta inflacja, która w tej chwili jest, także to nie jesteśmy w stanie tego określić na dzień dzisiejszy, jakie to będą pieniążki, ale myślę, że jak zaczniemy, to gdzieś te pieniądze się znajdą na zakończenie. To zwykle jest tak, że no, gdzieś one się znajdują. Może na pewno będziemy musieli etapować budowę, czyli zrobić pierwszy, drugi etap, no bo tych pieniążków nie ma aż tyle na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek no, jest to do zrobienia. To nie jest nic, co się trzeba przyjmować. Ja już rozmawiałem z kolegami, którzy budowali. Jest to do przejścia wszystko. Dziękuję bardzo. Gratuluję i życzę waszych sukcesów. Dziękuję panie komendancie za komentarz. Panie przewodniczący, tutaj pan komendant nie odpowiedział na pierwsze pytanie pana radnego, natomiast odpowiedzią na to pytanie jest no, chociażby dzisiejsze głosowania, bo tak, też w zmianach w budżecie są, jest odpowiedź i przychylenie się do prośby pana komendanta co do wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, powiat garwoliński, zarówno ochotnicze, jak i powiatowe, zawodową Straż Pożarną no, wspiera na tyle, ile znacząco, tak. I zawsze tak było w każdych kadencjach i nadal tą kontynuujemy, także myślę, że tu pan komendant... Chcielibyśmy zmienić trochę przeznaczenie pieniążków, ponieważ udało no to, mi się to, na tak, samochód pozyskać trochę większe pieniążki z Komendy Wojewódzkiej, więc żeby nie pokazać wszystkiego Komendzie Wojewódzkiej, to tutaj chciałem przeznaczyć to na coś innego. Dobrze. Wysoka Rado, przystępujemy do piątego punktu porządku obrad. Jest to informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej powiatu garwolińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku. Pragnę dodać, że informację omówiono na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w dniu 2 maja 2022 roku. Bardzo proszę panią dyrektor Janinę Kulę, PCPR, o komentarz do tej informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 16a ustawy o pomocy społecznej, obowiązkiem powiatu jest coroczne sporządzenie zasobów pomocy społecznej. I one są przedstawione w tej chwili radnym w formie tabelek. Te narzędzie dostajemy z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i je wypełniamy. Poza tym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej musi nam zatwierdzić to i dopiero możemy przedstawić to Radzie Powiatu. W pierwszej tej jest to demografia i w
pierwszą część to przedstawia demografię, które wypełnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o nasze zasoby, jeżeli chodzi o rodzinną pieczę zastępczą, w 2021 roku było 72 rodziny, dwie rodziny zawodowe, 128 dzieci było umieszczonych, mieliśmy 27 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, czterech koordynatorów pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, na naszym terenie znajduje się ośrodek pomocy dziecku Zielone i Stebno, numer 1, numer 2 i numer 3. Jest to placówka interwencyjna i placówka na razie na 5 osób jest to placówka socjalizacyjna. Znajduje się też dom pomocy społecznej w Życzynie na 77 miejsc, środowiskowy dom samopomocy na 35 miejsc i warsztaty terapii zajęciowej w Żelechowie i w Miętnym na 30, a w Żelechowie na 40 miejsc. Jeżeli chodzi o kadrę pomocy społecznej, to w PCPR-ze pracuje 14 osób, w domu pomocy społecznej pracuje 52 osoby plus jeden kierownik, a w SDS-u pracuje 12 osób. Więc jeżeli narasta w ogóle liczba małych dzieci do umieszczania w pieczy zastępczej, w związku z tym nasze propozycje są takie, żeby nadal promować rodzicielstwo zastępcze, żeby pozyskiwać te rodziny niezawodowe i żebyśmy mieli po prostu gdzie umieszczać te do 10 roku życia. Nie można takie dzieci umieszczać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żebyśmy mieli możliwość umieszczać w rodzinach zastępczych. I jeszcze jednym takim etapem jest dokończenie reorganizacji Ośrodka Pomocy i Zdebnie, czyli dokończenia budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej. I jeszcze z tego co wiadomo, też został złożony wniosek, czekamy na decyzję. Jeszcze jeden SDS na naszym terenie, ponieważ zainteresowanie osób jest duże, więc w związku z tym dobrze by było, żeby jeszcze powstał jeden SDS. Natomiast my też borykaliśmy się z potrzebą zatrudnienia psychologa dla tych rodzin i dzieci, szczególnie z rodzin zastępczych. W związku z tym już w tym roku zatrudniliśmy dodatkowo psychologa w naszym PCPR-ze. I tak to jest pokrótce, przedstawiają się zasoby. Wysoka Rado, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej informacji? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do realizacji 6. punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 2 maja 2022 roku. Bardzo proszę panią dyrektor Janinę Kulę o komentarz do tego projektu uchwały. Więc zgodnie z artykułem 85 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wynagrodzenie dla rodzin zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka nie może być mniejsze niż 2000 brutto. Natomiast Rada Powiatu zgodnie z artykułem 91 ma taką możliwość, że możemy podnieść to, znaczy może podnieść to wynagrodzenie. Na naszym terenie są dwie rodziny niezawodowe i w 2018 miały 2800, a my w tej chwili chcemy podnieść to wynagrodzenie na 3200 brutto. I taka jest prośba o zwiększenie wynagrodzenia dla tych rodzin. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Maciek Kurowski za. Dziękuję. Monika Ochnia za. Agnieszka Sadowska-Janiec za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Za projektem uchwały głosowało 19 radnych. Poza salą troje, a zatem tak, uchwałę Wysoka Rada podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 7. punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu garwolińskiego na lata 2022-2032.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową Finansową w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Bardzo proszę panią Jolantę Zawadkę, skarbnika powiatu, o komentarz do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wieloletnią prognozę finansową aktualizujemy zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej, czyli dochody i wydatki, tak żeby były we wszystkich kategoriach zgodne. Jeżeli chodzi o wykaz przedsięwzięć, to w związku z chęcią tutaj wyłonienia wykonawcy na zadanie pod nazwą Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu garwolińskiego, w montażu finansowym na lata 2022-2023 przedstawiona oferta tutaj przez wykonawcę to ponad 31 milionów, z czego 17 milionów 147 500 stanowiłyby środki z funduszu, natomiast środki własne to ponad 14 milionów. To wszystkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu garwolińskiego na lata 2022-2032? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Maciek Kurowski za. Dziękuję. Monika Ochnia za. Agnieszka Sadowska, Janiec za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widać. 19 osób głosowało na sali, 3 poza salą, a zatem Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 8 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2022. Pragnę dodać, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Finansową w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Bardzo proszę pani skarbnik o komentarz do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku tutaj z podziałem na montaż dwuletni tego zadania przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej zmniejszamy środki proporcjonalnie, czyli 50% finansowane jest w roku 2021, druga połowa w 22, druga połowa w 23, więc automatycznie dostosowujemy tutaj źródła finansowania i zmniejszamy środki z rządowego funduszu na ten rok o 8,5 miliona, przesuwając je na rok 2023. Otrzymaliśmy szereg środków tutaj, które będą na realizację programu Za życiem, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem, jak również przez poradnie i zespół szkół nr 1 w Garwolinie. Otrzymaliśmy również 11 813 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Oraz, tak jak już tutaj wcześniej było wspomniane, pan komendant wystąpił do zarządu z wnioskiem o zmianę zaplanowanych już w budżecie środków. 250 tysięcy planowane było na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Zaproponowane 3 zadania to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 85 tysięcy, kamera termowizyjna 20 tysięcy oraz łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym 145 tysięcy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w sprawie tego projektu uchwały chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, pani skarbnik, dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2022? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Maciej Kurowski za. Agnieszka Sadowska, Janiec za. Monika Ochnia za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
stwierdzam, że za projektem uchwały na sali obrad głosowało 19 radnych, 3 osoby poza miejscem. Tak. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 9 punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garbińskiego między sesjami. I bardzo proszę pana starostę Mirosława Walickiego o przedstawienie tego sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, od czasu wysłania materiałów nie odbył się żaden zarząd, więc proszę o ewentualne zadawanie pytań. Czy ktoś z państwa ma pytanie do pana starosty w tej sprawie? Dobra. Bardzo proszę, pan radny Chciałowski. Panie starosto, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia zarząd zapoznał się z informacją na temat realizacji inwestycji i remontów dróg na terenie powiatu garwolińskiego w roku 2022. Mam prośbę, czy mógłby pan się podzielić z Wysoką Radą tą informacją? Sięgam od tego, jest dużo tych zestawień. Tak jak wiecie państwo, w tej chwili, zresztą dzisiaj był przeznaczane środki na wkład własny do realizacji tej dużej inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Mieliśmy zaplanowane, czy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 18 milionów. Chyba mam tu. Natomiast no, po przetargu, to był trzeci przetarg, koszt realizacji tej inwestycji wzrósł do, czy taka oferta została złożona, 31 milionów, więc jest konieczność nowelizacji, czy była konieczność przeznaczenia dodatkowych środków, żeby te inwestycje zaplanowane i złożone zgodnie z wnioskiem realizować. Tutaj ta realizacja po stronie naszej będzie z zaplanowanej sprzedaży działek, tak jak pani skarbnik mówiła. I w ramach tego, no już kiedyś informowałem, ale przeczytam jeszcze raz, jakie drogi w ramach tego dużego wniosku. Przebudowa drogi powiatowej 1325W na terenie gminy Maciejowice, to jest ta duża droga do Łaskarzewa, miejscowości Pogorzelec, Polik i Maciejowice, i tutaj wstępnie zgodnie z kosztorysem było 8 296 193 zł, natomiast po przetargu kwota ta wzrosła o blisko 20% do 9 800 000. Przebudowa drogi powiatowej 1366 na terenie gminy Sobolew i gminy Trojanów w miejscowościach Sokół i Wola Korycka Dolna. Tutaj nastąpił 10% wzrost. Pierwotnie zgodnie z kosztorysem było blisko 5 milionów, jest 5,5 miliona. Przebudowa drogi powiatowej 1363 na terenie gminy Trojanów w Mrokowie. Tu również nastąpił 20% wzrost w stosunku do kosztorysu z 4 326 na 5200. Przebudowa drogi powiatowej 1314 na terenie gminy Pilawa w miejscowości Puznówka. Tu wzrost o 6% z 4800 na 5100. Przebudowa drogi powiatowej 1330 W Garwolin, Oziemkówka, Miastków Kościelny, Zwola, Paduchowna, Żelechów, Dudki, Trojanów w miejscowości Nowy Kębów, gmina Żelechów. Tu nastąpił spadek o 13% w stosunku do kosztorysu inwestorskiego z 2 569 na 2 miliony 200. Przebudowa drogi powiatowej 1317 Parysów, Gust, Borowie, ulica Borowska w miejscowości Parysów. Z 700 też spadek o 11%, z 780 na 690. Przebudowa drogi powiatowej 2235 Rdzyńskie Laliny w miejscowości gmina Borowie, w miejscowości Laliny. Tu również wzrost o 25% z miliona na 1 300 000.
przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Brzegi Kalinów-Goniwilk. I tutaj oferta kosztorysowa 700 i wzrost na 1 187 000. Ponadto realizowana jest w tej chwili inwestycja przebudowa drogi powiatowej Celiów-Stare Podole-Wicie Podole-Nowe. To jest inwestycja dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego. Przebudowa drogi powiatowej Wola Łaskarzewska Trzcianka. Tutaj odbył się przetarg, już dwa przetargi w zasadzie, trzy. W związku z tym, że oferta złożona w ostatnim, tym trzecim przetargu też znacznie przekracza zaplanowane środki, zdecydowaliśmy się ten przetarg unieważnić i ponownie rozpisać. Przebudowa drogi powiatowej Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi 805. To był wniosek złożony do rezerwy ogólnej budżetu państwa, do premiera. Mam nadzieję, że otrzyma dofinansowanie. Przebudowa drogi powiatowej 1320 Garwolin Górki i Zdebnik. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 2 milionów 25 tysięcy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji 2858 000. Tak jak powiedziałem, jest podpisana umowa z wykonawcą. Przebudowa drogi powiatowej 1333 w miejscowości Wola Miastkowska, gmina Miastków Kościelnych. Podpisana umowa z wykonawcą. Do wykonania pierwszy etap na kwotę 303 000. Już został zrealizowany. Drugi etap teraz tak jest realizowany. Chyba już zakończony, tak? Czy jeszcze trwa, tak? Przebudowa drogi powiatowej Samogoszcz-Kraski pod stolicę Podoblin. Złożony wniosek o dotację z budżetu województwa mazowieckiego. Wnioskowana kwota 283 500. I tutaj mamy deklarację dofinansowania przez gminę 100 tysięcy. Wartość taka z kosztorysu to jest 567 tysięcy. Przebudowa drogi powiatowej Garwolin Jana Pawła II. Wybrano wykonawcę, stąd też prośba o dzisiejszą sesję w takim terminie, żebyśmy mogli podpisać umowę, czy pan dyrektor mógł podpisać umowę z wykonawcą, żeby ta realizacja tej inwestycji się rozpoczęła. Tutaj to będzie bardzo taka no dość znacząca inwestycja na terenie miasta Garwolin. Trudna inwestycja technicznie, ale zdecydowaliśmy się i zarząd, i Rada Powiatu, która przyznała też dzisiaj środki, których brakuje na realizację tej inwestycji, bo wiemy, że budowa dróg na terenie miasta jest no i kosztochłonna, i trudna w realizacji. Przebudowa drogi powiatowej 1301 Stara Prawda, Jamielne i Wowe. Zakres rzeczowy dokonania warstwy ścieralnej na odcinku 550 metrów, to jest 260 tysięcy. Przebudowa drogi powiatowej 1308 Wola Rębkowska, Budy Uśniackie, Wola Władysławowska, gmina Garwolin. Tutaj przypomnę, że umieściliśmy w budżecie 400 tysięcy, natomiast kosztorys, który tutaj Powiatowy Zarząd Dróg wykonał, szacuje, że ta inwestycja, czy ta inwestycja będzie kosztowała 1 400 000. I w tej chwili no, rozmawiam z wójtem, żeby dołożył ewentualnie i zetapujemy. No, przypomnę, że to jest droga do Woli Władysławowskiej przez las. Ona jest w pewnym momencie bardzo się zawęża i naprawdę dla mieszkańców jest to jedyny dojazd i on chyba ma tam 3,5 metra w najwęższym. Samochody się mijają, obrywane są boki, tam naprawdę jest duży problem i no, chciałbym to, żebyśmy jako
też po wielu latach tą inwestycję jednak wykonali, bo mieszkańcy mają dojazd tam od strony gminy Wilga, natomiast również jest bardzo wąski i w bardzo złym stanie. Więc jakby decyzje co do tej drogi są jeszcze przed nami. Moment, tak. No oczywiście dokumentacja, budowa mostu na rzece Wiśle, Świerży Górne, inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, więc myślę, że tak jak założyliśmy, tak też będzie zakończone. Poza tym mamy kilka zadań, które umieściliśmy. Przebudowa drogi powiatowej 1330W, Garwolino-Ziemkówka, Miastków, Kościelny, Zwola, Paduchowna, Żelechów, Dudki, Trojanów, gmina Miastków, Kościelny, 50 tysięcy. Podpisana umowa, mówimy o dokumentacji. W tej chwili przeszliśmy do dokumentacji. Jest dokumentacja wykonywana. Rozbudowa drogi powiatowej 1328, Garwolin, Reducin, Górzno, samorządki Żelechów, gmina Garwolin, gmina Górzno, również jest ten kosztorys, czy dokumentacja realizowana. To są dokumentacje do inwestycji, które planujemy w kolejnych latach, więc rozbudowa drogi powiatowej 1366, Ryki Kłoczew, Żelechów, kilometr 19, drogi powiatowej Garwolino, Ziemkówka, Miastów, Kościelny, Zwola, Paduchowna, Żelechów, Dudki, Trojanów, ulica Chłopickiego. My tą inwestycję również złożyliśmy w ramach Polskiego Ładu PGR-y i liczymy, że otrzymamy dofinansowanie. Tam są różne trudności związane z jej realizacją, chociażby znaczny wzrost kosztów związany z koniecznością jakby droższej realizacji tej inwestycji poprzez wymianę gruntu. I w ramach tego Polskiego Ładu, druga edycja PGR, złożyliśmy tak, rozbudowę, tak, to są złożone, drogi powiatowej 1328W, Garwolin, Reducień, Górzno, samorządki Żelechów. To jest, my, jak Państwo pamiętacie, ten pierwszy nabór zrobiliśmy jakby trzy wersje drogi zaproponowane przez nas do dofinansowania. Jedna z tych wersji została zaakceptowana i zyskała dofinansowanie, a te kolejne drogi będziemy składać już jakby w kolejnych naborach z Polskiego Ładu. No i o tym mówiliśmy, o tych inwestycjach na zarządzie rozmawialiśmy i zapoznawaliśmy się, pan dyrektor nas zapoznawał, myślę, że jak będą jakieś szczegółowe pytania, to dyrektor jeszcze odpowie na nie. Panie starosto, w sprawozdaniu jest na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych. Na temat remontów nie padło ani słówka, dlatego też no tak, ten drugi człon chciałbym, żeby pan rozwinął. To myślę, że dyrektor, bo jakby tutaj kwestia remontów to są na bieżąco i jakby my jako zarząd nie uznając jakby kompetencje pana dyrektora i zarządu dróg. Czy pan dyrektor? Proszę. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie Przewodniczący, Wysoki Rado, tak jak pan radny dopytywał i pan starosta już wspomniał, są to wydatki bieżące, czyli nie inwestycje, a punkt dotyczył realizacji inwestycji, prawda? Wobec powyższego, ale ja tylko przedstawiam, pan pozwoli, dobrze? Ja przeczytałem do pani, że to dobrze, ale pan starosta mówił o inwestycjach. Więc wydatki bieżące dotyczą remontu przede wszystkim bieżących i tak jak pan starosta powiedział, są to kompetencje powiatowego zarządu dróg.
tutaj nikt nie wskazuje, które drogi mają być remontowane, prawda? Wynika to przede wszystkim z przeglądów tych dróg, jak również ze stanu technicznego, jakie te drogi są. Wiadomo, że na wydatki bieżące, jeśli chodzi o remonty dróg, tych pieniędzy jest mniej, z racji tego, że bardzo duże kwoty zostały zaplanowane na wydatki inwestycji. I zaplanowaliśmy w tym roku przede wszystkim remont w mieście Garwolin ulicy Sienkiewicza, czyli ulicy o bardzo złym stanie technicznym. Zwracaliśmy się, no zresztą szkoła powiatowa jest przy tej ulicy, prawda, zlokalizowana. I ta droga naprawdę jest w fatalnym stanie. To nie była nigdy droga powiatowa. My tą drogę przejęliśmy w 1999 roku, prawda? Pan starosta, nie wiem, czy pamięta, pan Gora na pewno tak, wówczas. Próbujemy poprawić stan techniczny tej drogi. No przykro nam tylko z tego powodu, że chcieliśmy tak jakby ten zakres rozszerzyć również o przebudowę chodników, czyli drogów pieszych. Niestety tutaj miasto nie zareagowało pozytywnie, pani burmistrz, na wniosek, który został złożony przez zarząd powiatu. I wobec powyższego, nie wiem, oczekujemy w tym momencie ewentualnie jakiegoś wsparcia w ramach innych możliwości, które pani burmistrz w tej chwili analizuje. Drugą ulicą też jest ulica w mieście Garwolin, to jest odcinek ulicy 3 Maja, na wysokości ulicy Żwirki Wigury, w kierunku ulicy Budzeń, prawda? Czyli taki odcinek zaciniony, bym powiedział, od progu zwalniającego. Ta nawierzchnia jest w stanie no, praktycznie takim, że już remonty nie przynoszą żadnych efektów. No ja się cieszę bardzo, że zarząd właśnie w ten sposób podchodzi, że nie wskazuje konkretnych odcinków do remontu, tylko pozostawia tą kwestię do decyzji powiatowego zarządu dróg, no bo i odpowiedzialność na nas spoczywa z tego tytułu. No różnie to było do tej pory, prawda? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze jedno tylko małe pytanie, bo zarząd również na tym samym posiedzeniu zapoznał się z informacją o sytuacji ekonomiczno-finansowej PKS w Garwolinie, spółka akcyjna za miesiąc marzec i 3 miesiące. No i tak krótko, jakby pan starosta powiedzieć, czy w tym momencie jest to dobra sytuacja, wynik pozytywny, dodatni, no bo wiadomo, że automatycznie na pewno wszystkich informacji nie ma, ale tak krótko może podsumować. Na wynik finansowy przede wszystkim wpływa w tym momencie brak dopłat w ramach Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych. Natomiast wynika to z tego, że w skali kraju tych pieniędzy starczyło, jakby dla wszystkich wystarczyłoby, tak? Ale w województwie mazowieckim zabrakło i wymagało to zmian legislacyjnych i Sejm w dosyć szybkim trybie to przeprocedował i dokonał alokacji środków i przesunął z innych województw na województwo mazowieckie. Do 10 maja powinniśmy już te środki, znaczy wojewoda ma już, było ogłoszenie przed 1 maja, chyba w ostatni dzień kwietnia, opublikowane o wysokości tych środków i wojewoda ma 10 dni na przesunięcie czy podpisanie z nami umów, więc te środki otrzymamy i to znacząco wpłynie na wynik finansowy. Jakby ten gorszy wynik, chociaż ja w tej chwili nie mam materiałów, nie chciałbym mówić, wolałbym, żeby o tym wyniku mówił prezes, natomiast wynikało to też z tego, że ja te rozmowy, czy te dofinansowania otrzymamy, czy nie, prowadziłem już od samego początku zarówno z wojewodą, jak i z ministrem Kowalczykiem i innymi ministrami i mieliśmy taką no, pewnego rodzaju dżentelmeńską umowę, że te środki na pewno otrzymamy. W związku z tym prosiłem prezesa, żeby maksymalnie nie ograniczał kursów, no bo oczywiście my stworzyliśmy ileś tam linii w ramach tego programu, chyba 75. No i jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowanie, no to no, wiele powiatów zdecydowało się jakby ograniczać te kursy. My prosiłem prezesa, żeby ich maksymalnie nie ograniczał, żeby te autobusy jeździły.
Oczywiście nie wszystkie się udało cały czas utrzymywać. Na szczęście jest taka możliwość, że dostaniemy refundację wstecznie, więc no, znaczny zastrzyk finansowy w tych PKS-ach będzie. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania, czy zleciliśmy firmie przygotowania projektu planu transportowego w dwóch wersjach. W pierwszej wersji ograniczonej do dowożenia do siedzib gmin, w drugiej wersji rozszerzonej. Myślę, że w ciągu kilku dni otrzymamy już wersję do pracy na komisjach, będziemy to przepracowywać i później realizować. Natomiast nie mam przy sobie szczegółowych materiałów, nie chciałbym tak z głowy mówić, jak pan prezes będzie na najbliższej sesji, pewnie poinformuję szczegółowo. Czyli można się dowiedzieć, jaki mniej więcej wynik. No, oprócz pana starosty są członkowie zarządu, myślę, że cokolwiek mogą powiedzieć, czy to jest na przykład na plusie 2 miliony złotych, na minusie 500 tysięcy. Tradycyjnie, na przewozach strata, natomiast na pozostałej działalności jest na około zera. Proszę, pan radny Gora. Ja chciałem jeszcze zapytać, ile dopłacamy do każdego kilometra z własnych środków, tych, które mamy w budżecie? Nie wiem, 10% strat. A ile to jest? My przeznaczyliśmy 900 tysięcy, jak dobrze pamiętam, na dopłacanie, tak, Jolu? No nie, aha, 10%. 10%, no. Rozumiem. Dofinansowanie. Tak jak ustawa mówi o dopłacie. No tak, tak. Jako minimum tylko. No minimum. No, przeznaczyliśmy 900 tysięcy. W zasadzie te pieniążki, w związku z tym, że prosiłem prezesa, żeby jeździli, no to jeździli i przeznaczaliśmy, żeby oni przetrwali jakby ten okres. No teraz dostaniemy to dofinansowanie, mam nadzieję, jak najszybciej i będziemy to wyrównać. Ale na poziomie 10%, tak. Czyli około, można powiedzieć, jak 900 tysięcy, to około 100 tysięcy miesięcznie. No, trochę mniej. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Bąk. Panie starosto, zarząd na posiedzeniu 30 marca zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji zapisanych w budżecie powiatu. Jak wygląda na ten moment ta realizacja? Nie, ogólnie powiedzieć? Tak, ogólnie trzeba powiedzieć, bo to nie będzie pan się rozdramiał na każdą tą. Chyba, że czy występują jakieś trudności, prawda, czy coś jest realizowane zgodnie z harmonogramem i planem, jak to wygląda? Na pewno nie zgodnie z harmonogramem przyjętym. Pierwotnie była realizacja tej inwestycji budowa balonu, no ale wynikało to najpierw z takiego faktu, że wykonawca czy kontrwykonawcy poszli do KIO i trwał proces odwoławczy. Później był problem z materiałami i dwu lub trzykrotnie aneksowaliśmy tą umowę, dając szansę wykonawcy na to, żeby tą inwestycję wykonał. Oczywiście można było zerwać umowę, natomiast wtedy nie skorzystalibyśmy z dofinansowania, mając i cały czas jakby kontrolując tu temat, że rzeczywiście wykonawca ma te problemy, mamy to podparte dokumentami, zdecydowaliśmy się aneksować te umowy, no i dzięki Bogu się udało to wykonać. Jakby oficjalnego otwarcia tej inwestycji nie dokonujemy teraz, bo za chwilę on będzie zwinięty, myślę, że na jesieni będzie oddany. Jeśli chodzi o inne inwestycje, no mamy Izdebno, ono jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Co my tam z inwestycji takich, które były w tym roku realizowane? Miętne, złożony wniosek. Taką, według mnie, no taką pilną rzeczą, którą musimy teraz i nad tym będę, już przekonywałem zarząd i państwa też będę przekonywał, żebyśmy uzyskali, złożony już jest wniosek, ale zrobić wszystko, żeby zmodernizować ogrzewanie w Miętnem, bo przy wzroście cen miału my już blisko 3 miliony na samoogrzewanie wydajemy tam. Także to jest no, taka naprawdę duży temat, który powinniśmy jak najszybciej zrobić. Poza tym wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem. Nie ma zagrożonych inwestycji na tę chwilę?
co na teraz nie ma, natomiast to no jest sytuacja trudna. Mam nadzieję, że nie, ale no może się różnie zdarzyć. No mamy problem, tu nie ukrywam, też z realizacją inwestycji pod nazwą przeniesienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja chce jednostronnie wycofać się z ustaleń, natomiast zastanawiamy się nad podjęciem jakichś kroków. Mamy zabezpieczone środki w budżecie na realizację tej inwestycji. Zależy nam na niej. No i mówię, z mecenasami w tej chwili rozmawiamy, co dalej. Czy próbować iść do sądu i... Natomiast jednostronnie agencja się wycofuje. Następne moje pytanie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, podczas posiedzeń w dniu 14 kwietnia i 26 kwietnia zarząd podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2022. Czy wówczas zarząd skorzystał z nowego uprawnienia wprowadzonego do uchwały budżetowej, a dotyczącego zmian między działami? Jeśli tak, to jakie to były zmiany? Nie, zarząd nie skorzystał z tego. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie mam. Na jednym z posiedzeń zarząd zapoznał się z informacją z działalności Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego za rok 2021. Ile i w jakich sprawach powiat w 2021 prowadził postępowania sądowe i czy miała miejsce zewnętrzna obsługa prawna? Jeśli tak, to w jakich problemach? Nie mam w tej chwili materiałów. Mecenas też chyba nie ma przy sobie swojego sprawozdania, także przekażę na najbliższej, do najbliższej sesji, no, gotowe materiały. Tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję panie starosto za sprawozdanie. Wysoka Rado, przystępujemy do już ostatniego punktu porządku obrad. To jest tą sprawy różne. Bardzo proszę. Jeżeli nie mamy pytań względem siebie, zatem Wysoka Rado, zamykam obrady 48. sesji Rady Powiatu Garwolińskiego. Dziękuję państwu za obecność i za to, że jesteście tutaj dzisiaj. Jeszcze, bardzo jeszcze proszę, pan komendant. Dwa słowa. Chciałem bardzo podziękować Wysokiej Radzie za przegłosowanie zmiany pieniążków dla Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno nam to sporo ułatwi życia i powiat będzie bezpieczniejszy. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, mamy wspólny interes, także interes społeczny, publiczny i interes straży i nas jako Rady Powiatu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.